Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przeglądu cienkich klientów. W tej serii filmów prezentuję różne, ale przede wszystkim możliwe do kupienia urządzenia, które można zastosować w domowych projektach, na przykład zamiast trudnodostępnego Raspberry Pi. W tym filmie pokażę coś, co można nazwać grubym cienkim klientem, czyli HP T620+, który swoją premierę miał prawie 10 lat temu, gdzieś w końcówce 2013 roku. Obudowa HP T620+ wygląda praktycznie identycznie jak HP T620, ale jest znacznie szersza. Wykonana z tworzywa sztucznego w postaci regularnego prostopadłościanu ma wymiary 22x6,5x24 cm. Dzięki swojej szerokości stoi bardzo stabilnie, nawet bez dedykowanej podstawki, a to dobrze, bo terminal powinien stać w pozycji pionowej, żeby najskuteczniej się chłodzić. Na froncie znajdują się dwa gniazda mini jack audio, jedno dla słuchawek, drugie dla mikrofonu, dwa gniazda USB 3.0, dwa gniazda USB 2.0, dioda aktywności oraz przycisk zasilania. Z tyłu dodatkowe miejsce wykorzystano na złącze równoległe LPT, co jest w dzisiejszych czasach prawdziwą rzadkością, 9-pinowy port szeregowy RS-232, oraz zdejmowalną zaślepkę, pod którą znajdzie się śledź karty PCI Express, jeśli taka zostanie zainstalowana. W drugim rzędzie znajduje się dokładnie ten sam zestaw gniazd, jak w zwykłym modelu T620, czyli zabezpieczenie Kensington, które jest zintegrowane z zapadką umożliwiającą zdjęcie tylnego panelu, złącze zasilania 19V o rozmiarze 7,4x5mm z dodatkowym pinem, dwa gniazda mini jack audio, 9-pinowy port szeregowy RS-232, dwa gniazda PS2 dla myszy i klawiatury, dwa gniazda DisplayPort 1.2, dwa gniazda USB 2.0 oraz gniazdo gigabitowego Ethernetu. Gniazd jest tutaj dostatek, a wyjątkowa jest obecność portu równoległego LPT oraz dwóch szeregowych RS-232. Jeśli masz jeszcze jakieś prehistoryczne urządzenie bez portu USB, z którym chcesz się skomunikować, to jest to terminal dla Ciebie. Ja mam zamiar wykorzystać LPT do podłączenia mojego Atari Portfolio, jak już tylko znajdę czas na taką zabawę. Na jednej ze ścianek bocznych znajduje się mocowanie VESA służące do montażu terminala na monitorze oraz wysuwana tabliczka znamionowa. Ten konkretny terminal, który właśnie pokazuję, został kupiony za 199 zł. W tej cenie otrzymałem cienkiego klienta z 4-rdzeniowym procesorem 2 GHz, 4 GB RAM-u, dysk flash 16 GB, oraz oryginalny 90-watowy zasilacz. Zasilacz wygląda jak typowy model marki HP do laptopów z tak zwaną dużą wtyczką, ale jest mocniejszy. W przypadku zastosowania zasilacza o mocy 65W terminal nie uruchomi się, a dioda na przycisku zasilania będzie migać czerwonym kolorem. I tutaj taka ciekawostka. Jeśli usuniesz Razer PCI Express z terminala, co funkcjonalnie zrobi z niego model T620 bez plusa, to uruchomi się on z 65W zasilaczem. Skoro wiemy co na zewnątrz, to teraz pora zajrzeć do środka. Klasycznie dla HP dostęp do wnętrza jest beznarzędziowy, co jest turbo wygodne. Wystarczy zdjąć tylny panel, odciągając mały zatrzask z dołu obudowy i przesunąć zieloną blokadę do pozycji otwarte, co pozwala zdjąć cały bok obudowy poprzez przesunięcie go do tyłu. A w środku tym razem coś innego niż zwykle, bo na wierzchu znajduje się wentylator zintegrowany z kanałem, który wymusza ruch powietrza w kierunku radiatora procesora. Cały ten plastikowy element jest zamontowany na zawiasie i można go otworzyć po odblokowaniu zielonej zapadki. Pod spodem znajduje się płyta główna identyczna z tą, jaka znajduje się w podstawowym modelu HP T620. Mamy więc tutaj duży aluminiowy ekran, pod którym znajdują się dwa sloty na pamięci SODIMM DDR3. W moim egzemplarzu znajduje się 4 GB pamięci w dwóch modułach Hynix PC3L 12800S, każdy po 2 GB. Pomimo iż HP ma zwyczaj umieszczania termopadów pod pamięcią RAM, to tutaj ich nie ma. Być może wynika to z faktu, iż ten model jest chłodzony aktywnie przez wentylator. Tego nie wiem. Mój terminal uruchomił się i poprawnie rozpoznał także 16 GB RAM-u w dwóch modułach Hynix PC3L 12800S. Pod slotami na pamięć RAM znajduje się złącze M2 do podłączenia dysku SSD M2 SATA. Dyski M2 NVMe nie są obsługiwane. A będąc przy temacie dysków, po lewej stronie płyty głównej w moim egzemplarzu znajduje się złącze M-SATA. Występuje ono tylko w modelach z płytą główną w rewizji A, w rewizji B to złącze nie jest lutowane.
Jeśli zależy Ci na tym złączu, warto dopytać sprzedawcę, czy ono faktycznie tam jest. W prawym dolnym rogu znajduje się złącze mini PCI Express, które najczęściej wykorzystywane jest do instalacji kart Wi-Fi, ale i nie tylko. Są tutaj także dwa złącza USB 2.0, które spokojnie można wykorzystać do podpięcia np. pendrive'a. Daje to dodatkową przestrzeń na dane, a nic nie wystaje z obudowy. Szkoda tylko, że nie jest to USB 3.0. Tuż obok jednego z gniazd USB widać wyraźnie opisany mikroprzełącznik służący do czyszczenia konfiguracji CMOS. Tradycyjnie już dla HP procesor znajduje się po drugiej stronie płyty głównej. W HP T620+ występuje tylko jedna konfiguracja procesor-grafika i jest to czterordzeniowy AMD GX420CA taktowany zegarem 2 GHz wraz z układem graficznym Radeon HD 8400E. Na koniec wycieczki po płycie głównej pozostał gwóźdź programu, czyli riser ze slotem PCI Express. Znajduje się tutaj pełnowymiarowy slot razy 16, z czego aktywne są niestety tylko 4 linie PCI Express 2.0. Ponadto są tutaj wyprowadzone dodatkowe porty szeregowy i równoległy. Tak jak wspomniałem wcześniej, usunięcie risera spowoduje, że terminal uruchomi się z 65W zasilaczem. Jeśli jednak riser będzie na miejscu, nawet pusty, to wymagane jest użycie przynajmniej 90W zasilacza. Można tutaj zainstalować niskoprofilową kartę PCI Express o długości do 17 cm. Karta musi być pojedyncza, o głębokości nieprzekraczającej szerokości śledzia, a na wysokość nic nie może wystawać poza płytkę PCB karty. W przeciwnym przypadku moduł z wentylatorem nie domknie się. Niby można ten cały element usunąć, ale wtedy ryzykujemy przegrzaniem jednostki. Ogólnie idea chłodzenia w tym cienkim kliencie jest taka, że powietrze z zewnątrz jest tłoczone przez wentylator kanałami nad kartą PCI Express, a następnie przez radiator procesora. Założenie wydaje się być słuszne i w większości wypadków sprawdza się całkiem nieźle. Posiadana przeze mnie karta sieciowa, czy karta umożliwiająca podłączenie dodatkowych dysków M2, zdecydowanie korzysta na tym rozwiązaniu. Ale może zdarzyć się tak, że konstrukcja karty będzie blokować praktycznie całą cyrkulację powietrza. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku GeForce GT 1030 od Gigabyte'a. Zastosowany na tej grafice radiator niefortunnie stoi na drodze chłodnego powietrza, zostawiając dosłownie kilka milimetrów przestrzeni nad kartą. Trzeba się liczyć z tym, że może powodować to problemy. Tak czy siak warto przed kupnem karty dwa razy zweryfikować jej rozmiar. HP T620+ to ten rodzaj cienkiego klienta, który oferuje największe możliwości rozbudowy. Ilości interfejsów jak na terminal są tutaj bezkompromisowe, chociaż patrząc na złącza typu MSATA, Mini PCI Express czy przeważające USB 2.0, to widać tutaj piętno 2013 roku. Aby wejść do BIOS-u, należy przy uruchamianiu terminala naciskać klawisz Escape, który wywołuje menu startowe, lub klawisz F10, od razu uruchamiający BIOS. BIOS posiada interfejs tekstowy w starym stylu obsługiwany klawiaturą. Z użytecznych funkcji, w menu File mogę sprawdzić aktualną konfigurację terminala, wersję BIOS-u itd. W moim przypadku BIOS mam w wersji 2.05 z 2014 roku. Podana jest także informacja o tym, że system pracuje w trybie single channel, pomimo iż zajęte są dwa sloty pamięci. Poza tym mogę tutaj ustawić aktualny czas, zapisać konfigurację lub przywrócić domyślną. W menu Storage mogę zobaczyć, jakie mam zainstalowane dyski. Mogę też wybrać tryb pracy dysku SATA lub kolejność startu dysków USB, ale domyślnie wszystko jest już ok. Bardzo lubię natomiast menu wyboru kolejności bootowania w wykonaniu HP, bo jest ono kompleksowe i czytelne. Wszystko można łatwo ustawić, zarówno dla systemów UEFI, jak i Legacy. W menu Security można włączyć wsparcie dla wirtualizacji w podmenu System Security, ponieważ domyślnie jest ono wyłączone. Poza tym jest tutaj mnóstwo opcji dotyczących haseł oraz aktywacji i dezaktywacji różnych funkcji terminala. W menu Advanced w podmenu Power On Options warto opcję After Power Loss ustawić na On. To spowoduje automatyczne włączenie po przywróceniu zasilania, przydatne jeśli terminal będzie pełnił ważną funkcję. Jeśli terminal będzie wykorzystywany jako bezmonitorowy serwer usług, to koniecznie w menu Device Options opcję Integrated Graphics zmień z Auto na Force, a w opcji Frame Buffer Size, która pojawi się poniżej, wybierz najmniejszą wartość, czyli 32 MB. To pozwoli odzyskać trochę cennej pamięci RAM dla usług. Generalnie BIOS pozwala skonfigurować wszystko to, co potrzebne i nie jest nadmiernie przeładowany jakimiś egzotycznymi funkcjami. Przechodząc do wrażeń z użytkowania. HP T620+ jest zbliżony wydajnością do HP T630.
Oba cienkie klienty mają 4-rdzeniowe, 2 GHz procesory. I chociaż ten zastosowany w T620 Plus jest starszy, to zarówno w Windowsie, jak i w Linuxie środowisko graficzne chodzi zupełnie sprawnie, jest responsywne i nie zacina się. Nawet przy zaledwie 4 GB pamięci RAM, tak jak w moim przypadku. Oczywiście jeśli terminal ma służyć do pracy w oknach, 8 GB RAMu zdecydowanie pomoże. Tak jak widać na ekranie, można bez problemu przeglądać wiadomości czy coś zanotować. YouTube odtwarza filmy w 720p w 60 klatkach na sekundę bez problemu, ale odtwarzanie 1080p niestety już się zacina. Pod Linuxem jest podobnie. Nie ma problemów z responsywnością, chociaż i tutaj przydałoby się 8 GB pamięci RAM. Przeglądanie internetu czy praca w LibreOffice jest jak najbardziej możliwa. Przy okazji odkryłem, że Ubuntu Mate samo wykryło moje urządzenie wielofunkcyjne HP i mogłem skanować przez sieć. Bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. Ale w przypadku tego terminala najciekawsza jest obecność złącza PCI Express 2.0x4. Jego teoretyczna przepustowość to 16 gigabitów na sekundę i daje to pewne możliwości. Można na przykład zastosować kartę sieciową z większą ilością interfejsów gigabitowych lub szybszych. Mam tutaj 4-portową gigabitową kartę HP NC365T. Zarówno Windows, jak i Debian wykrywają bez problemu. Można także zastosować kartę, która umożliwia podłączenie dysku M2 NVMe. A jeśli tak jak w moim przypadku masz na płycie złącze mSATA, to będziesz miał możliwość podłączenia dwóch dodatkowych dysków M2. Jeden NVMe, a drugi SATA. A można po prostu włożyć tutaj lepszą kartę graficzną. Przy czym w takim scenariuszu trzeba pamiętać, że z 16 linii PCI Express grafiki wykorzystane będą tylko 4, co niestety będzie dusić taką konfigurację. Oczywiście 3D marki pokazują, że taki GeForce GT 1030 robi różnicę, ale nie jest to pełnia możliwości tej karty. Zobaczymy, jak w tym temacie poradzi sobie HP T730, który ma już 8 linii PCI 3.0. A tak w ogóle, to na temat pokazanych właśnie kart będą osobne filmy. Katalogowe TDP procesora to 25 W i jest to wartość z tych najwyższych wśród terminali, które posiadam. Zgodnie z przewidywaniami, zmierzone rzeczywiste zużycie energii jest dość wysokie. W bezczynności terminal pobiera 7 W energii i to jest akurat średni wynik. Natomiast przy maksymalnym obciążeniu procesora programem Stress, wattomierz pokazał prawie 22,5 W zużycia. Maksymalne chwilowe zużycie energii przy benchmarku graficznym GL Mark II było minimalnie niższe i wyniosło niecałe 22 W. Sam wentylator pobiera 2,5 W energii. Te wartości oczywiście zostały zmierzone bez żadnej dodatkowej karty PCI Express. Jeśli chodzi o temperatury pracy, to tutaj robotę robi aktywne chłodzenie, które jest praktycznie niesłyszalne. W pomieszczeniu, gdzie głośność tła wynosi około 36 dB, przy włączonym wentylatorze w odległości 30 cm ze zdjętą obudową, odczyt wyniósł około 37 dB. To oznacza, że chłodzenie jest praktycznie bezgłośne. I do tego dość skuteczne. Co prawda na zdjęciach niewiele widać, bo wszystko zasłania wentylator z obudową, ale warto rzucić okiem na odsłonięty kawałek ciepłowodu w lewym górnym rogu. W bezczynności ciepłowód ma około 28 stopni Celsjusza, a najgorętszy element to pendrive z systemem i część płyty głównej, pod którą znajduje się cewka sekcji zasilania procesora. Przy pełnym obciążeniu procesora programem Stress, ciepłowód radiatora nagrzewa się bardziej i razem z zasilaniem procesora mamy tutaj około 32 stopnie Celsjusza. Przy benchmarku graficznym GL Mark II tradycyjnie najbardziej grzeją się moduły pamięci RAM do około 34 stopni Celsjusza, a ciepłowód radiatora to około 30 stopni Celsjusza. Wygląda na to, że mamy tutaj praktycznie bezgłośne, a jednocześnie całkiem wydajne chłodzenie. Przypomnę tylko, że pasywnie chłodzony HP T630 z podobnym procesorem na radiatorze ma około 10 stopni więcej. Oczywiście sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej po instalacji karty PCI Express, zwłaszcza takiej, która się mocno nagrzewa lub zasłania radiator procesora. Jak mogę podsumować HP T620+? Z jednej strony jest to dość wydajny terminal, który możliwościami rozbudowy przewyższa wszystko to, co do tej pory pokazałem. Dzięki możliwości zastosowania dodatkowej, niskoprofilowej karty PCI Express można z niego zrobić router z ogniościanką lub całkiem sensowny serwer NAS. Z drugiej strony 2013 rok premiery brzydko wyłazi z tego cieniasa, bo slot PCI Express to tylko 2.0x4. Zużycie energii to górna granica dla testowanych przeze mnie terminali, ale oferowana wydajność do pewnego stopnia to wynagradza. Czy warto go kupić? To oczywiście zależy od Twoich wymagań i budżetu. Ja uważam, że w cenie około 200 zł, w jakiej go kupiłem, ten terminal ma sens.
W cenie ponad 400 zł, co także się zdarza, zdecydowanie nie warto. Za 450 zł możesz już kupić HP T730, czyli cienkiego grubasa kolejnej generacji, o którym też za jakiś czas będzie osobny film. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na kanale. Dlatego warto kliknąć przycisk subskrypcji z dzwonkiem. Dzięki temu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!